Bądźmy dalekowzroczni. To hasło wymyślone przez panią Anię Pakułę i nagrodzone pierwszą nagrodą przez jury konkursu. By dostrzec w nim troskę o ekologię, trzeba poświęcić mu jednak trochę uwagi. Tak samo jak w życiu. By pomóc przyrodzie, trzeba się na niej skupić i poświęcić swój czas. Czy pani stara się na co dzień dbać o ekologię, dbać o środowisko, w którym pani żyje? Chyba staram się i staram się też nauczyć tego dzieci. Że wzięłam udział w konkursie, to była jednak taka spontaniczna decyzja. A jak pani uczy dzieci? Jaką pani wiedzę przekazuje? Staram się dbać o to, by dzieci nie marnotrawiły takich źródeł, szczególnie tam powiedzmy wody, papieru i tak dalej. No i staram się uczyć spędzać czas na świeżym powietrzu. Tutaj rolki, spacery. Takiego ekologicznego życia swoich najbliższych uczy także pan Andrzej, kolejny nagrodzony laureat konkursu. Żyjemy w takich czasach, że ekologia to jest ważny czynnik naszego życia i mamy na to wszyscy wpływ. Dlatego też udział w takich konkursach daje możliwość pokazania, że jesteśmy świadomi tego, że trzeba tą ekologię naszą poprawiać. A to najlepiej słychać w konkursowym haśle. Nie trój nas z samochodu spalinami, wsiądź na rower i oddychaj pełnymi płucami, którego drugim autorem jest syn pana Andrzeja, 12-letni Artur. Czy ty chętnie wybierałeś razem z rodzicami te hasło konkursowe? Tak. Wymyślałem, nawet w nocy myślałem o tym. Jednej nocy nawet przyśniło mi się hasło, więc... Cały czas braliśmy udział w tym. Więc wyróżnienie cieszy. Tak, cieszy. Na ekologiczny konkurs, którego celem było zwrócenie uwagi mieszkańców na problem niskiej emisji i uświadomienie szkodliwości spalania śmieci w piecach domowych, napłynęło kilkadziesiąt haseł. Zadymione miasto ma same złe strony. Ekologicznie znaczy logicznie. Wszyscy walczyć śmiało, aby w Zabrzu smogu było mało. Każde dziecko w Zabrzu wie, że palenie śmieci jest złe. Z ekologią żyjemy w zgodzie i nie zanieczyszczamy powietrza przyrodzie. Ważne, żeby wszyscy mieli świadomość, że sami wpływamy na tą ekologię, choćby na to czyste powietrze. Mówi się dużo w tej chwili o zagrożeniach i o utrudnieniach, jakie powoduje smog i zanieczyszczanie powietrza. Jeżeli się zastanowimy, co robić, żeby nie truć sąsiadów, żeby nie truć najbliższych, żeby dbać o własne zdrowie, na to wszyscy mamy wpływ. Także na zachowanie terenów zielonych czy poprawę jakości wody. Zabrze od lat podejmuje szereg inicjatyw, żeby poprawić stan środowiska w mieście. W tym celu ograniczamy niską emisję poprzez wszelakie działania skierowane do właścicieli domków jednorodzinnych, do właścicieli mieszkań w blokach wielorodzinnych, ale również związane z termomodernizacją obiektów użyteczności publicznej. Stawiamy również na działania związane z ochroną powierzchni ziemi. Zakończyliśmy z sukcesem wielkim nowatorski projekt rekultywacji 180 hektarów zdegradowanych terenów, które żeśmy przywrócili przyrodzie i oddali do dyspozycji mieszkańcom. I wreszcie mówię o działaniach związanych z wodą. Zakończyliśmy również wielki drugi etap projektu poprawy gospodarki wodno-ściekowej. My także możemy dołączyć do tego swoją cegiełkę, segregując śmieci, oszczędzając energię, szanując zieleń czy ucząc najmłodszych ekologicznego życia.